Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam nową serię dysków SSD firmy SanDisk. Jest to seria o nazwie Ultra 2, która ma łączyć w sobie bardzo dobre osiągi za przystępną cenę. W Polsce wyłącznym dystrybutorem produktów firmy SanDisk jest Hama Polska, tak więc więcej informacji uzyskacie także na ich stronie. Zapraszam do oglądania. Ja już sobie, moi drodzy, pozwoliłem ten dysk troszeczkę wcześniej rozpakować, tak żeby móc go Wam dobrze zaprezentować. Natomiast zobaczcie, na samym opakowaniu mamy informację, że jest to seria Ultra 2, czyli tak jak mówiłem, mająca łączyć dobre osiągi za rozsądną cenę. Dyski takie nadają się idealnie do przyspieszenia pracy laptopa czy komputera stacjonarnego. Ja już jeden dysk w komputerze typu SSD mam i powiem, że jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Znacznie skraca i odpalanie się systemu, i ładowanie się aplikacji, gier. Naprawdę ułatwia życie i uprzyjemnia użytkowanie komputera. Dyski z serii Ultra 2 macie dostępne w kilku pojemnościach. Tutaj jest akurat 120 GB. Jak widzicie, prędkości mamy także na bardzo dobrym poziomie. Odczyt 550 MB na sekundę. Natomiast zapis 500 MB na sekundę. W takiej pełniejszej recenzji też sobie to zmierzymy programowo. Natomiast warto wiedzieć, że producent daje na ten dysk 3 lata gwarancji. Tak więc bardzo fajnie z jego strony. Sam dysk, moi drodzy, wygląda tak samo jak każdy SSD. Jest niewielki, bardzo lekki, też dość cienki. Ma jedynie 7 mm grubości, więc idealnie nadaje się także do laptopów, gdzie mamy mało miejsca. Złącze mamy tradycyjne typu SATA 3. Przy okazji warto wiedzieć, że takie dyski są bardzo odporne na uszkodzenia fizyczne, ponieważ nie mamy tutaj żadnych ruchomych elementów. W porównaniu z dyskiem mechanicznym mamy sporą przewagę. Jak się zarejestrujemy, to mamy też dodatkowe opcje, dostęp do różnych fajnych rzeczy. W zestawie nie zabrakło także instrukcji instalacyjnej i takich informacji gwarancyjnych. Jak widziałem na stronie producenta, mamy tutaj jeszcze jakieś dodatkowe oprogramowanie. Nie wiem, czy trzeba ściągnąć, jest preinstalowane, ale to się okaże. Był tam jakiś antywirus, oprogramowanie do klonowania naszych danych, czyli po prostu z dysku mechanicznego możemy sobie sklonować cały system na SSD bez konieczności instalacji, wyrzucania wszystkiego, instalowania od nowa. Jest to bardzo, bardzo wygodne i bardzo przyspiesza nam czas pracy. Teraz, moi drodzy, zobaczycie jeszcze, jak proste jest podłączenie tego dysku, zamontowanie w komputerze, a za jakiś czas zaproszę Was także na większą recenzję. W międzyczasie, jakbyście chcieli zapoznać się z pełną ofertą SanDiska, serią Ultra 2 i z innymi seriami, zobaczcie, jakie są pojemności dysków i ceny, zapraszam na stronę Hama Polska. Ok, moi drodzy, sam montaż dysku SSD nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi ani umiejętności. W mojej obudowie jest specjalne miejsce na dyski SSD i w większości obudów obecnie są takie specjalne miejsca na dysk SSD. Jeśli nie ma, można sobie kupić adapter i nawet kieszeń 3,5 cala na zwykły dysk twardy przystosować do dysku SSD. W mojej obudowie do dysku wystarczy przypiąć taki adapter, który posłuży do zamocowania. Na dysku mamy dziurki, także rozstaw tego adaptera jest odpowiedni. Wystarczy, że to sobie tutaj wejdzie. Natomiast tutaj mamy wypustki, gdzie znów trzeba trafić dziurkami w dysku. Teraz wystarczy to wszystko wcisnąć. Kliknęło i dysk jest już na miejscu zamontowany. To teraz wystarczy zrobić to, podłączyć zasilanie i kabel SATA 3 i możemy używać. Oczywiście, jak ten dysk się sprawuje, zobaczycie w kolejnym filmie. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!